Dzisiaj jest uroczysty turniej kół gospodyń wiejskich, jubileuszowy 25-lecie turnieju. Muszę się pocieszyć i pochwalić, że przyjechały wszystkie koła, znaczy się 26. Przez 25 lat panie z kół gospodyń wiejskich ziemi puckiej spotykały się na turnieju. Było to wiele emocji, wiele przeżyć, wiele wydarzeń, które były prezentowane podczas tego święta. Było to podsumowanie rocznej pracy wszystkich kół gospodyń wiejskich, bo panie działały przez cały rok, organizowały różne spotkania, różne święta z różnych okazji. To się wpisało w nasz kalendarz imprez kulturalnych. Panie pokazywały swój dorobek kulturalny, dorobek kulinarny, dorobek wokalny, ale też dorobek prezentujący modę. Było to naprawdę fascynujące wydarzenia przez te 25 lat. Turnieje bywały różne, ale to zjednacza kobiety. Kobiety się garną, bo mogą sobie powiedzieć o swoich problemach na swoich zebraniach, o wszystkim. A jak są turnieje, to się przygotowują na różne sposoby, bo różne są tematy, ale zawsze jest miło, zawsze kobiety przyjeżdżają uśmiechnięte, starają się być w strojach kaszubskich, co pierwszy turniej kół gospodyń tylko miało dwie osoby, a dzisiaj mają wszystkie. Dzisiaj jest to podsumowanie takie, spięcie czasowe tych wszystkich wydarzeń i z tej okazji najlepsze życzenia i gratulacje dla wszystkich pańskich gospodyń wiejskich za ich pomysły, za ich wytrwałość, za ich determinację, za to, że są z nami, że reprezentują gminę na zewnątrz, zawsze są tam, gdzie powinny być i reprezentują naszą gminę i sławią naszą gminę. Dziękuję wam za ten wielki dar, za ten talent i za to, że jesteście. Ale sam pomysł, który zajawił to zjawisko, okazał się tak trafiony, że trudno sobie wyobrazić koła gospodyń wiejskich gminy Puck czy ziemi puckiej bez tego wspólnego doświadczenia turniejowego. Tej radości, tej dynamiki spotkania, która naprawdę tworzy klimat pełnej integracji kobiet. Babcia po ulicy nie zważa, więc lekki ruch, ten samochód z boku wpada, tam ci gryndasz nie rozpada. Ona i ona, ona i ona, ona i ona, ona. Czego możemy życzyć im? Życzyć, żeby do działalność kół gospodyń wiejskich wplatały się coraz to nowsze pokolenia, młodsze pokolenia, żeby ta tradycja była podtrzymana, żeby ta twórcza wena nie opuszczała ich nigdy, bo pracujemy dla siebie, pracujemy razem ze sobą i to jest już naszą tradycją, żeby tej tradycji nie zaniechać. Oh.
14 razy myśmy gościli w Żeliszczewie. Gościliśmy Mieroszyno, Strzelno, Łebcz, Władysławowo, Leśniewo, Mechowo, Domatowo, Dażlubie. Także były wszędzie te koła i po parę razy w tej samej miejscowości były też turnieje, ale najwięcej w Żeliszczewie. I bardzo chciałam tu powiedzieć, dziękuję koleżankom z Żeliszczewa, że tak chętnie nam pomagają i tak chętne są, że my się tak jesteśmy zadowoleni z nich. Bardzo serdecznie im dziękuję. Ale jako mieszkaniec gminy tego młodszego może pokolenia, nie tego zupełnie młodego, ale młodszego. Już mnie tutaj strofują, ale musiałem sobie trochę dodać. Powiem, że to właśnie poczucie waszego udziału w tych naszych wiejskich społecznościach, w tych naszych małych wioskach, mniejszych, większych, jest na tyle realne, zawsze było, że właściwie sobie nie sposób wyobrazić gminy Puck bez kół gospodyń wiejskich, jeszcze w tym właśnie takim okraszonych tym motywem bardzo kaszubskim. Mamy w gminie Puck, samej gminie, 23 koła gospodyń wiejskich. I bardzo się z tego cieszymy. Jedno koło jest miasto Władysławowo, a 3 koła z Krokowy. Szanowne koleżanki, te 4 koła, które tutaj widzicie, troszeczkę dostały większe puchary, bo całe 25 lat, 25 turniejów uczestniczyły w tych turniejach. Życzę wam wszystkiego najlepszego i wam takiego wytrwania. Bądźcie jeszcze całe 25 lat. Ja życzę kołom zdrowia, radości i spokoju. I chodźmy się cieszyć, bo trudności jest na co dzień, ale zostawmy to wszystko. Dzisiaj z radością wszystkie przyjechały i niech tak zostanie. A przy okazji jeszcze pamiętam ten turniej wojewódzki w Mieroszynie, kiedy to któryś tam koła przyjechały, 3 autokary i na tej sali gimnastycznej nie było miejsca i wszyscy siedzieli prawie, że na scenie. Nie było klimatyzacji, nie było wyjeżdżenia, ale atmosfera była tak gorąca i tak niesamowita, że do dzisiaj pamiętam ten turniej kół gospodyń wiejskich, wtedy jeszcze świętej pamięci pani Urszula Kasperek. Jako kobieta czuła ten rytm, a ja przy niej to poczułem i do dzisiaj.